Dzień dobry. Zapraszam Was bardzo serdecznie do wysłuchania fragmentu opowiadania Uraz Stanisława Grzesiuka. Opowiadanie to znajdziecie w zbiorze Klawo Jadziem, do którego lektury serdecznie Was zachęcam, podobnie jak do lektury innych książek tego autora. Tego dnia usnąłem dopiero nad ranem. Nie mogłem zasnąć. Myślałem o swoim urazie. Myślałem o tym, że zachowanie moje jest szaleńcze, że z takim postępowaniem kwalifikuje się do domu wariatów. Przecież nie jestem już w obozie, gdzie konflikty załatwiały się przeważnie pięścią. Minął rok, jak żyję w normalnym społeczeństwie, a żeby żyć w takim społeczeństwie, muszę być normalnym człowiekiem. Nikt przecież nie zrozumie mojego urazu i nikt nie będzie brał tego pod uwagę przy ocenie moich czynów. Tego dnia postanowiłem nie zrobić nigdy więcej awantury na tle mojego kompleksu. Nieraz, gdy ktoś popisuje się znajomością języka niemieckiego i zaczyna mnie to drażnić, powtarzam sobie w myśli pobożne słowa: Boże, trzymaj mnie za ręce. Teraz leżę na łóżku i przeżywam swój sen obozowy. Oddycham ciężko. Trzęsie się we mnie wszystko, każdy nerw, każda cząstka ciała. Za chwilę będzie trzeba wstać, ubrać się i pójść do pracy. Będą mnie pytali: może pan chory? Co panu jest? Nie, nic mi nie jest, będę odpowiadał. Jestem tylko niewyspany. Bo cóż mam ludziom mówić? O swoim śnie? O urazie? Czy potrafią zrozumieć? A ja muszę przecież zachować twarz normalnego człowieka. Nie wolno okazać, co się we mnie dzieje. Muszę panować nad nerwami, w domu, w tramwaju, w pracy. Wstaję więc i powtarzam w myśli: Boże, trzymaj mnie za ręce. Dziękuję za wysłuchanie fragmentu opowiadania Stanisława Grzesiuka. Do zobaczenia.